Howdy, doważyli się, cześć do Pysiega, to jest Freddy! No! I dzisiaj będziemy sobie grali i cieszyli się z faktu, że Grzegorz jest pierdolonym mordercą! Trafiliśmy do śmieci, czyli tam, gdzie jego miejsce. Tak, kolejna z tych lokacji, do których nigdy nie wrócę. Nie, no pewnie odkryję to jeszcze security badge'a, pokażę, że nie wiem, że coś tutaj wielkiego mnie zapierdoli, coś powróci, na pewno to będą mendoszkielety. Co tu jest? Nie wiem, ale jestem w stanie założyć, że to będą mendoszkieletony, jak chuj. To jest idealne wręcz dla nich miejsce. Wytruły mi dupę. To jest w ogóle dziwne miejsce, chciałbym powiedzieć. Extraction? No tak, ona teraz nic nie może mówić. Ona jest potężnie wkurwiona. Chyba tam było przejście. Jest naprawdę potężnie przewkurwiona. Nie, tam nie ma przejścia. To gdzie mam iść? Cofnąć się? Chyba tamte drzwi mogły się otworzyć. To jest kurwa straszne, nie? Tak, otworzyły się te drzwi. Tu nic nie ma. Musi żeby tam skoczyć, ale nie. Dobrze wiem, że umrę, albo będę musiał się stąd wygrzebywać po tej rurze. O! Zapis po pierwszym generatorze, niesamowite. Gra jest bardzo dla mnie hojna. Porównanie do tego, co było ostatnio. O kurno. Kurwa! Byłaś zestunowana, szmato! Powinnaś wziąć i nie żyć. To jest w ogóle tak głośno mam te ramskie. Za każdy raz jak coś tutaj wyskoczy, to ja nie odskakuję dlatego, że ja się wystraszyłem czy coś. Po prostu reakcja odrychowa organizmu na głośny dźwięk, wpijający ci do uszu, nie? Tak sobie tłumacz, nie? No dobra, może trochę obstram czasem zbroję. Te jumpscary są dobrze zrobione. I mean, nic nie przebije chyba jumpscarów z FNAF-a 4, ale i tak. FNAF 4 to jest najstraszniejszy, absolutnie najstraszniejszy FNAF, w jakiego ja kiedykolwiek grałem. Byłem nim naprawdę przepotężnie obsrany. Mam nadzieję, że więcej nie będę musiał grać w FNAF 4. Dobra, idę zapisać.
FNAF 4 miał takie jumpscary, które sprawiały, że po prostu wszystko ci wylatywało zewsząd. Też są całkiem niezłe, ale FNAF 4 naprawdę nic nie przebije FNAF 4, jeżeli chodzi o jumpscary. Za często są tutaj te savey. Za miejsce. Bo tutaj chodzą uszkodzone, znaczy nie uszkodzone, jakoś takie... Dobra, nazwijmy to uszkodzone. Security guardy, naprawdę. Chica teraz brzmi okropnie. Staw bot silo? To? Tak, ona teraz performuje teleportację za mnie. Najlepiej, niech wszystko kurwa na mnie biegnie naraz. Wygląda jak wyjście stąd, tak swoją drogą. Ale jest locked. Czego jeszcze nie zrobiłem? Przejrzałem nagranie i ogólnie to te drzwi powinny się otworzyć i otworzyły się jak wcisnąłem generator. Teraz natomiast nie otwierają się ze względu na to, że... o, może ciekawe zaprezentuję zaraz. Że zapisałem grę. Przez co no ten styczek jakby nie działa, nie? Trzeba jakoś zlurować Chikę, że ona to otworzyła. Ona to otwarza tylko jak przez to przechodzi. To jest problem. W związku z czym... Absolutnie nie mam pojęcia, jak ja to jeszcze zrobię, ale coś wymyślę. Najpierw trzeba zastanowić dokładnie w tym miejscu tutaj. On musi pójść prosto na mnie. Widzieliście? Otworzyła drzwi. Kurde no! Ale to będzie trudne. Musiałem zastanować tak, żeby otworzyła drzwi, ale żeby mi zrobiła miejsce, żebym mógł przejść. Wszystko przez to, że zapisałem grę po zrobieniu tej zagadki. Nie ma innego wyjścia. Łażyłem kurwa pół godziny, oglądałem na necie. Cofnęłem sobie swój odcinek i co i gówno, te drzwi powinny być otwarte. Było tak blisko! Zablokowałem się w ścianie! O, widzieliście to? Ale to jest głupie! Problem jest taki, że nawet jak ona ma stuna, to może mnie dziabnąć, nie? No tak już mnie dziabnie, nie? Kurde, prawie było idealnie. Będę się tak z nią bawił teraz przez dłuższy czas. Dobra! To jak to? Niewidzialna ściana tam jest!
Czy ja dobrze widzę, że tam była niewidzialna ściana? Czemu ja w tam nie mogę wbiec? Pojebie mnie zaraz! Nie chcę powtarzać, że ostatnio sobie pan 2 godziny temu! Już raz przyszedłem od nowa tę grę! Boże! Kał! Kał, kupa i dupa! Jest jakiś no clip do tej gry? Bawiliście się świetnie oglądając to. Ja też. Dlatego minęło parę dni i... wracamy do Freddy FNAF. Tak. A więc musiałem się tu cofnąć z miejsca, gdzie skończyłem nagrywać nie ten, poprzedni odcinek. Na Fazer Blaście sobie zrobiłem innego save'a dopiero. Musiałem wrócić tutaj specjalnie tylko po to, żeby nie włączyć tego jednego generatora. Tylko po to, żeby włączyć go teraz i przejść przez te walone drzwi. Namęczyłem się przy tym okropnie. Nienawidzę tej gry. To jest tak... Chica? To była Chica. Przez to jak bardzo ta gra jest zbugowana momentami. Przez to, że tak prosta rzecz jak to jest zależna od tego, kiedy zrobię zapis. To jest jakaś kpina dla mnie, nie? Bo wcześniej... Ojej, muszę prosić ten mikrofon, żeby lepiej mnie zbierał. Bo skąd się wziął ten błąd? Mianowicie, ja w trakcie tamtej gry, jak pamiętacie, wziąłem ten czwarty generator, aktywowałem. Nie ogarnąłem, że się drzwi otworzyły, bo byłem zbyt zajęty spieprzaniem przed Chicą. No i przez to... przez to gra się zepsuła, bo gra była zależna tym, że niszczy niewidzialną ścianę i otwiera te drzwi. Że niszczy niewidzialną ścianę i otwiera te drzwi. Ocie, panie! Ale ona jest brzydka. Że niszczy to... Nie widział... U kurna, ona biegnie we mnie! Ja pierdolę, spierdzielamy! Dobra, obsrałem się. Obsrałem się fatalnie. Idziemy stąd. Co to jest? What the fuck? Dobra. Chuj z tym, dlaczego był ten glitch. Już myślę, że zapaliście. Co to jest? Wszystko przez to, że zapisałem grę po naciśnięciu generatora, bo ten przycisk wyłącza czwartą ścianę i otwiera drzwi. Tyle. Co to jest? To jest straszne miejsce. I najlepsze to, że ta kartka ma swoje tekstury. Boże święty. To jest albo binarny, albo Morse. Pewnie binarny. Czy chcę to sprawdzić? Tu jest kolejny binarny. I tu też, i tu też. Jezus Maria, tego jest dużo. Jeżeli ktoś jest w komentarzu taki miły, to ja co jakiś czas, tak jak patrzę te binarne, to stoję przed nimi na chwilę. Jeżeli bardzo ci się chce, drogi uczestniku, ogarnąć co to do cholery jest napisane szyfrem, to napisz mi to w komentarzu, a ja to przypnę, przyserduszkuję i w ogóle będziesz super. Natomiast ja nie mam zamiaru tracić na to czasu. Już mam dosyć ty... tej gry i rzeczy tego typu. What? Bardzo mi się nie podoba to, że to jest jeden animator jak Baby. Zaraz, zaraz. To nie jest... To nie jest cała rodzinka Aftonów z FNAF-a. I mean, to może być William i jego żona. To może być Baby, to może być Mike. A to może być ten, któremu twarz została ugryziona przez Fredbera, nie? Wow. Okej. To jest ciekawy plot fabularny. Oni są wstające? Coś tam takiego wygląda? What? To jest dziwnie straszne. Nie wiem, czy chcę tu dłużej być. Boże, jakie długie schody. Tak, nareszcie. Boże, ile ja czekałem na to, żeby wyjść z tego Trash Worldu. To się tak nazywa. W ogóle, to ja wam coś muszę pokazać, bo to jest mały faka z mojej strony, tylko sobie zapiszę grę. Chyba pod tym. O.
Mianowicie włożyłem sobie wodę do zamrażarki i jest taka trochę nieprzezroczysta, taka pyszny lód. Wspaniały. Bardzo dobry. Na orzeźwienie. Także mam lód z wodą. Wodę z lodem. Dobra, ja trochę zapomniałem, jak się w to gra. Przez to, jak bardzo się wkurzyłem ostatnio. Open. Tak po prostu. Jakby nie mogli tego zastosować przy tamtym generatorze, nie? Te same drzwi centralnie. Ja muszę tutaj porozglądać wszędzie. Gdzie ja w ogóle jestem? Która część to jest? Koło kitchen? Koło kuchni? Czajcie to. To już drugi raz, gdzie mniej więcej w 5 minucie słyszałem szawła! Szawle! Czego chcesz? Mam jakiegoś strasznego farta. Albo nie farta. Do tych telefonów. Tak się nagrań. Całkowicie wybijają mnie z transu, bo najczęściej to dzwoni ktoś, od którego po prostu no, nie mogę nie odebrać. Nie wiem, szef z pracy czy inna tego typu persona. Wash your paws, fajne. Actually, to jest bardzo fajne. Ten plakat. Wash your paws. Fajnie to wygląda. Ale nie, czy to powinno być przyklejone pod prysznicem, a nie bardziej właśnie nad tymi. Nad czym, kochani? Nad zlewami. Mówiłem, takie rzeczy mnie wybijają z głowy totalnie. Z głowy. Tak, z głowy mnie wybijają. Z rytmu. O. Ale no niestety, trzeba czasem je odebrać, nie? Najgorzej, jak ktoś na streamie zadzwoni. Jest to jakiś... Zawsze jak ktoś już dzwoni do mnie na streamie czy na czymś, to musi być to jakieś właśnie super, mega turbo ważne. Tak, jestem przy kuchni. Ja tam słyszałem mendo szkielety. Chodzi. Cika. A tak, jestem tutaj. Myślałem, że ja to już wszystko zebrałem, nie? Ale najwyraźniej się w to nie zagłębiałem przez to... Przez to, że po prostu... No stwierdziłem, że ja pierdzielę, nie będę tego przeżył 40 razy, po tym jak mi się umrzywło. Gdzie mamy tym? Dobra, jak się stąd wychodziło? Pam 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 param pam pam. Tędy się dokładnie wchodziło, z tego co pamiętam. Moment, w ogóle jakie mam teraz questy? Totalnie jestem wybity z rytmu. To już zrobiliśmy. Upgrade Freddy in Parts and Service. Parts and Service muszę dostać. Nie do końca pamiętam, którędy było do Parts and Service. O Jezus, co to takie lagi? Dźwięk z gry waliło. Nie, tu była ta kawiarnia. Tak biega? Jestem trochę straszny, jeżeli tak. Dobra, już wiem gdzie iść. Taki plus. Wiem już gdzie iść. No. Żeby nie robić ciągle cięć, że gdzieś tam idę czy nie idę, to w tym momencie dokładnie tak zrobię. No u mnie FPS-y dziwnie spadły w tej grze. Nie wiem co jest z optymalizacją nie tak. To trzeba robić. Okej. Okay. Super. Te podpowiedzi są epickie. It is important that you match the pattern correctly. Oh fuck. Fire!
Co ja zrobiłem źle? Fuck! It is important that you match the pattern correctly. Chyba zrobiłem to po prostu za szybko wtedy. Good job. Now connect the throat wires to the replacement voice box. Co? Well done. Return the chest plate and firmly lock it down with the bow tie. Looking spiffy. Commence testing phase. No nie, jeszcze to? What the fuck? What? Jezus, to jest takie stresujące. Testing phase complete. Activating safety protocols. Naprawdę potężnie stresujące to jest. Panda Other Animatronic? This upgrade. It was Chica's. Please be honest. How did you get it? When I was in the kitchen earlier, she fell into some sort of garbage smasher. Is she okay? Well, she's still functional. That is a relief. With this new voice box, I should be able to make a vocal pitch that will stun animatronics. It's past your bedtime. O nie, 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 o nie. Low power. Mam wszystkich rozpierdolić po kolei? Trochę to straszne. Straszne jest to też, jaki on ma w ogóle głos, nie? Teraz się mu zrobił taki... jakiś dziwny. Jezus Maria. Jezus Maria. Jakieś tam mieszcze w ogóle, nie? To bardzo mało miejsca tu jest. Did you know that birthday wishes only come true at Freddy Fazbear's? It's true. Kids who have home birthdays have fewer friends and kids who don't love them. This has been another fun fast fact. Co mnie tak przed chwilą przekręciło dziwnie? Freddy? Always. Kurwa ma! Okej, chyba jestem. Mówię chyba, bo nie do końca wiem. Boom. Anybody home? It's safe. Świetnie. Jest coraz więcej tych slotów, bo naprawdę, po ostatnich tych to... będę robił je częściej. To na pewno tutaj? O! O wow! To było o wiele szybsze przejście niż ja zazwyczaj chodzę. Dobrze wiedzieć, natomiast to nie tutaj.
Chciałem, że tędy jest ten Roxy Raceway, nie? To jest out of order. Nie, to znaczy, że znowu będę błądził. Ej, to absolutnym przypadkiem. Dobra, momencik. Te dźwięki są niepokojące. Jakby tu miał Slender się zrespić zaraz. Coraz więcej bugów mam w tej grze. Takie mam wrażenie, że im dalej fabułę, tym bardziej ta gra jest jakaś taka niedokończona. Jak mam się tutaj dostać? To chyba tutaj. A piętro gdzieś tu będzie wejście? Closed. Moment. Co tutaj jest? Glamrock Beauty Salon. To na pewno nie tutaj. Moment. Na mapie coś mi... Find out how to stop Roxy in Roxy Raceway. Ciesz się, że mam cele jak Stormtrooper. Już tak to byś nie żyła. I no nie wiem. Ready! Ready! Ready FNAF! Ready FNAF! Pożryj mnie! Pożryj mnie, miłosny kanibal! Chyba tu? I mean, tu jeszcze chyba nie byłem. Rzeczywiście z Roxy Raceway. Tu i tu jest, są drzwi, ta? Tak, to raczej jest tutaj. To jest jakaś nowa lokalizacja, w której mnie jeszcze nie było. I masa miejsc, w których mogę zwiedzać za prezentami. Innymi fajnymi rzeczami. Tak, to wygląda, jakby to miało być naprawdę tutaj. Fuck. Może tutaj coś? Halo, gro! Przestań. Przestań mieć problemy z optymalizacją. Gro, tak było pięknie przez większość czasu. Naucika. Czyżby mam użyć tego voiceboxa tutaj? Gdzie drzwi się otworzą? Tak. Tak samo będę mógł zrobić z Monty, jak dostanę te klausy. A tych miejsc Montiego było dużo. Ej, to Stonks. Akurat to bardzo Stonks. Teraz tutaj coś mamy. Collect. Think Hall. Dobra. Mamy dużo tych new messages. I ja nie mam pojęcia, które były czytane, a które nie. Sinkhole, tego nie. I tego też nie czytałem pewnie. False run, to było. Stolen property. Okej. Okay. Bla bla bla. Construction update. Every day there's new problem. We pour a new section of track and as soon as it dries, we start to see cracks. Hey, I'm Roxanne Wolf. If you're looking for high-speed motor mayhem, Roxy Raceway is the place to be. Sign up today and be a winner. Nobody likes a loser. Nobody likes a loser. No nieźle. Dla takich przegrywów, którzy nie przeszli Roxy Raceway, zawsze pozostaje Fury Fandom. Przejdę Roxy Raceway! Tak. Na pewno. Na pewno to przejdę. Na pewno, w 100%. Jestem przekonany. Dobra, nie przejdę, znaczy jeszcze nie wiem, walnę ją tym skutrem, czy co tutaj będzie na mordę i tak się to skończy. Ale to jest całkiem duże.
miejsce swoją drogą. Żeby ukryć jakieś straszaki albo jakieś fajne sekrety. Za tymi kartonami! Nie ma nic. Na przykład za tymi kartonami! Nie ma nic. What? Ta la pipa Afrika tu jest? Niedobrze. Zero. Level zero. O! Miło. Collect. Old elevator. Today we broke through the foundation, found that what looks like an old elevator shaft. Someone must have known about this, right? There's something down there pulling power. I'm taking a team down in morning to check it out. Ale tutaj? Tu jest jakiś old elevator? Pretty scary. Dobra. Pójdziemy tutaj później, jak będziemy mieli Klausa Montiego. Teraz idziemy po oczka. Oczka naszej pięknej Roxany. Kręgiel. To nie jest kręgiel, bo był śmieszny, jakby w sumie grało się w kręgle u Roxy, bo haha, polski akcent. Polski żart. Sor winner. Kto wygrał na sorze? Roxy is again. Other branded stuff but decapitated because he got in her way on the racetrack. Made really sick of training. What the heck? Co ona robi? Mam wrażenie, że ktoś coś tutaj psuje. Ty obsrany pasztecie! Żeby cię kurwa grubo po kanapkach smarowali! Zesrałem się jak chuj! Obsrane gówno. Naprawdę potężnie się wystraszyłem przed chwilą. Wierzcie mi lub nie, ale to był chyba najstraszniejszy moment w całym w tym FNAF-ie. Okej, to tylko ta boty. Okej. We'll be back soon. You can die forever. No to chyba idzie. Czekam z moim gnatem w Mario Karcie. Proszę, chyba sobie poszła w pizdzie. Ok. Nienawidzę tego. Prezencik. Freddy upgrade! Właśnie, czemu ja sobie tej Freddy'ego nie zawołałem jeszcze? Princess Quest 2 maintain lock, świetnie. Freddy FNAF, zaprowadź mnie do save'a, bo znalazłem już dużo rzeczy. Naprawdę nie chcę umrzeć.
Kurde, jak on ma mało powera. Dobra, Freddy FNAF, myślę, że tu już jest bezpiecznie i mogę wysiąść z ciebie. No jest tutaj. Ej, dobra, Frederyku, to się nie muszę przejmować. Bardzo dobrze. Właśnie, Princess Quest 2. Maintains log, zobaczmy. Won't boot properly. No idea why. Shuts down when I try to play. Like it personal. Doesn't matter anyway. I still haven't found Princess Quest 1. Bo trzeba przejść wszystkie... Nie! Kliknąłem hide i nie zjadła! Muszę tyle powtórzyć! Out of order. Out of order. No, no, no. Nienawidzę tego ziomka. Staff only. Okej. Okay. A, co? Pominąłem jeden? A bit. Gdzie jest Fryderyk? W ogóle lata. To jest źle podłoga zrobiona. Bo modele latają. Ładujmy się. Co? Myślałem, że mnie to naładuje, nie? O Boże, stare plakaty. Co kurwa?! Co?! Skąd?! Co to było?! Jezus Maria. Okej, okay, teraz spokojnie wysiądziemy i zabierzemy ten prezent. Prawda? Okej. Okay. Ale to było chore gówno to, co się stało z tym, nie? I mean, było to trochę śmieszne. No denerwujące zarazem. Ja nie widzę tu nic. Tam Chica chodzi? Nie, z Roxy dalej. Okej. Okay. O, tu jest zapis. Świetnie. No tak. I chyba najpierw powinienem być tutaj. Na wszelki wypadek. Nadal nie wiem, jak mnie Roxy wtedy ciachnęła. Którędy, ani przez co i jak. Może ona tam była obok mnie. A ja po prostu jestem ślepy i otwierając prezent casualowo przy niej. Nie? Nie? Nie, pewnie to był jakiś dziwny błąd. Postaram się to jakoś przeanalizować na nagraniu. Okej, okay, jemu trzeba łeb położyć. Ja sam chciał się tutaj jeszcze rozejrzeć. Coś tu mamy. Jest jakieś wejście na wyciągarkę. Albo na rusztowanie. O właśnie.
Do 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 do. Easy fast, Roxy. Complete the fizzy fast challenge. What? Super high. Udało mi się jakiś challenge zrobić, świetnie. W ogóle dance pass znalazłem, to jest chyba do innej misji, nie? A, nie tutaj. Bla 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 bla. Dobra. Find dance pass and bring robot head to West Arcade. Nie mogę tu? Aha, bo ta głowa jest pewnie zepsuta i trzeba ją naprawić i dopiero wtedy tutaj wrócić. Możecie tak. Jest coś takiego jak inventory. Ile coś takiego jest? O, jest. Robot head. Image head. Tak, to jest wchodzony web. Nie mogę go tak po prostu wziąć i mieć. Musimy pójść oczywiście do dance passu. Za prosto. Too big. Frederick jest zbyt potężny, by mnie ujeżdżał. Czego? Ej, staw boty. Nienawidzę was. Rozejrzeć, czy coś tutaj jest w ogóle ciekawego. Dałem się wygląd tego, taki trochę safari. Telefony, ja tylko poziom bezpieczeństwa 0. To jest prezent. Space Monty Keychain. To już mamy chyba wszystkie. To jest out of order. O, świetnie. Tak, szybko. I cholerstwo poszło. Racing cars. To? Co? O. Mam wszystko. A teraz Dancing Queenem wejść do tego jego pomieszczenia, nie? I ulepszyć Dancing Queena. Dancing Queena. Czemu ja mówię Dancing Queen? Z Dimash Robot Head. I ja mi się uwaliło w głowie, że Dancing Queen. No i chuj. Pa po pe, pa 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 pi parory. Fryderyku, chodź do mnie. Nie dane jest zapisać mi grę w tym momencie, nie? Bo czemu by nie? No save game for you. Low power. Świetnie. Rąprze Exit Freddy. Go gdzieś tam naładuję później. Było chyba najdłużej jak korzystałem z Frederyka. Jak ujeżdżałem Freda w tej grze. Gdzie tutaj się przydała ta umiejętność. A jeszcze nie byłem tutaj. Ja nie wiem co tutaj jest. Też jest jakieś przejście, nie? Recharge flashlight. Zobaczcie. Actually to jest bardzo ładne i fajne. Actually to jest. Tu jest strasznie dużo staw botów. A ball pit, finally. Bardzo dużo takich miejsc, w których mogło być coś ukryte. Jakie tajemnice ma jeszcze do skrycia Freddy FNAF? Glamour Beauty Salon, oczywiście, że to jest zamknięte. Ale tu z przodu chyba się dało wejść.
nie tu. Nie. O kurde, tutaj dopiero ray tracing umierałby. Komputer tutaj ma jakieś dziwne odchyły. Dopiero z ray tracingiem tu by się działo. O, jak ja mam ten... Kurwa! Teraz to już ku, biegniemy. Collect. Red flag. O. Buty. Wow, buty. Wiem, że to jest Princess Quest. I to jedynka. Beat part 1 and 2. Why won't you turn on? Princess Quest. Press start. Okej. Okay. Wow, The Binding of Isaac. Co tego mi tu brakowało? Dobra, jakie to jest sterowanie? Nie, myszką. Tak, myszką. Wow! Ej! Fajne! Okej, okay, rozumiem, że co chodzi. Oh shit! Szwali bardzo super. Okej, okay, appears to be locked. Tak myślałem, że coś zaraz wydupi. Oh shit! Oh shit! Najgorzej, bo ja nie wiem skąd oni idą i jak oni idą. I się mieszczą w takich malutkich szczelinkach tutaj. Ojojoj, to mają pewną przewagę nade mną. No tutaj mogę stracić serce? Też nie, udało się, dobra. Gdzieś jeden, pewnie tutaj w rogu. Ale to jest fajne, nie spodziewałem się czegoś takiego po FNAF-ie. Spodziewałem się różnych minigier, ale nie takiej. Nie podałem się ten fioletowy klucz tutaj. Minigierki oczywiście w FNAF-ie były, ale ta jest bardzo płynna i fajna. Naprawdę nie mam pojęcia, gdzie ja chodzę. Ała, ała. Gryzły mnie. To jest skrzynka. O, super. Absolutely useless right now. Jakiś labirynt, I guess. Ach, na czas. Albo w odpowiedniej kombinacji. Moment. Myślałem, to jest kombinacja. Okej, okay, ziemniak. Teraz... Tak, bo na tym jest jeden. Chyba to, to. Dobrze. To jest co? Pomnik po prostu. O, tu jestem. Ręczki. I wonder what is open. Okej. Okay. No to się zmniejsza i oddala. O cię chuj!
O cię chuju złoty! Co to jest? What? What? Co to było? Już nie mogę grać. Nie mogę. Ja cię pizgam. Nie wiem co to było, ani czemu to służyło, ale to było zajebiste. Na pewno to odblokowało jakiś secret, bo tych Princess Questów jest 3. Daję wszystkie absolutnie przejść, bo po prostu mi się podobał gameplay. Ale no wiadomo, fabuła FNAF, tak, 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 tak. Ale gameplay był zajebisty. Gdzie jest Fryderyk? Fryderyk nie ma... A teraz to już nieważne. Na 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 na. Ale zapierdalam teraz, patrzcie. Ej, moja postać teraz ta sprintu potężnego. Fajne te nowe butki. Dlaczego kurde kupić buty dobre? Tun 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 tun. Roxy Piniata, yes, Chonker Roxy. What? O nie, a tędy chcę iść. Chyba się zdespełniła razem z loading screenem. To dosyć dobry plus. Dlaczego? Bo muszę iść zapisać. Biegiem. Daleko. Jest safe. Świetnie. Wow, kochani, bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak ja. I widzimy się już w następnym. Demontujemy Roxanę. Trzymajcie się, no i cześć. Pa!